Następna lekcja to ciche stosowanie suplementów. Tak naprawdę warto czy nie warto? Stosowanie witamin oczywiście ma swój cel. To nie jest tak, że my sobie go generalnie tak wymyśliliśmy, gdzie świat gdzieś tam nauki, świat żywienia wymyślił sobie tą suplementację. Musisz wiedzieć, że każda dieta wymaga specyficznej suplementacji. Większość z nas ma po prostu niedobory, ponieważ nie dostarczamy odpowiedniej ilości witamin i minerałów z pożywienia, które mamy. Ale oczywiście w tej sytuacji również trzeba zachować odpowiedni rozsądek, aby nie ulec takim, można powiedzieć, trikom marketingowym, bo teraz dzisiaj marketing robi niesamowitą robotę i stwarza nam pewnego rodzaju zapotrzebowanie, dzięki któremu, że tak powiem, my idziemy mocno w te zakupy, bo to jest nam teraz potrzebne i na tym powinniśmy się skupić. Warto uzupełniać niedobory, ale też nie możemy wrzucać wszystkiego do jednego worka. Witaminy jak najbardziej, ale już na przykład tematy stosowania jakiejś suplementacji, jakiejś przedtreningowej, jak spalaczy i innych takich rzeczy, nie do końca tutaj byłbym taki jakby chętny i pewny do polecenia tego typu produktów. Każda dieta redukcyjna przede wszystkim wymaga wzmożonej suplementacji. Dlaczego? No bo jeżeli my normalnie nie dostarczamy sobie tych witamin z pożywienia, to redukując się, jedząc mniejszą ilość pożywienia, zdecydowanie mniej tych witamin będziemy mieli, właśnie z jedzenia. Nie warto stosować różnych chemicznych przedtreningówek i spalaczy tłuszczu, czyli to jest to, co dokładnie powiedziałem. To generalnie nie do końca jest nam potrzebne. Jeszcze niektóre, że tak powiem, suplementy mogą się przydać delikatnie, jak ktoś naprawdę mocno trenuje, czy jakieś białko, kreatyna, ale takie typowe przedtreningówki czy spalacze, no to generalnie to ma być coś, co teoretycznie zastąpi nam tą pracę i skupimy się na przyjmowaniu produktów, a nie do końca na tym, co powinniśmy zjeść, jak powinniśmy ćwiczyć. Zwróć na to szczególną uwagę, daj sobie zielone światło na suplementację witaminami, minerałami, zastanów się i przemyśl, czy warto stosować jakieś inne dodatkowe rzeczy, o których powiedziałem, zwłaszcza na końcu tej lekcji.